Jeżeli czekacie na sztandarowy smartfon z Androidem, to czekacie zapewne na Samsunga Galaxy S20, ewentualnie S20 Plus albo S20 Ultra. No bo na co innego mamy czekać, skoro Huawei nie ma usług Google, a co za tym idzie, obecnie nikogo nie interesuje. No i właśnie ta sytuacja na rynku sztandarowych smartfonów jest bardzo dziwna, no bo kiedyś mogliśmy czekać właśnie na Huawei'a i na Samsunga. Apple'a pomijam specjalnie, bo nie ma Androida, więc kto ma kupić iPhone'a, kupi iPhone'a, cała reszta kupi coś innego. A teraz mamy taki trochę monopol, no bo LG troszeczkę się skończyło, Sony tak samo, Huawei nie ma tych usług Google. Się okazuje, że na tym rynku najlepszych smartfonów z absolutnie najwyższej półki, smartfonów z Androidem oczywiście, Samsung pozostał sam. No bo oczywiście możemy mówić, że jest jakiś Oppo, Xiaomi i tak dalej, ale to nadal nie jest aż taka półka jakościowa i cenowa jak w przypadku Samsunga. No i właśnie dzisiaj porozmawiamy o tym, jak będzie prezentować się Samsung Galaxy S20 w swoich wszystkich trzech, a nawet w sumie to czterech wersjach, ale czemu akurat czterech, to zaraz powiemy. No i pamiętajcie, że ten film składa się z plotek, przecieków, nieoficjalnych doniesień. Generalnie nic tu nie jest pewne, wszystko może się zmienić. Na koniec dnia może się okazać, że Samsung zrobił wszystko inaczej i sam pchał do sieci te nieprawdziwe informacje po to, żeby nas zaskoczyć. Historia już widziała takie przypadki. Ale mimo wszystko moim zdaniem mamy mocne 80, może nawet 90% szans na to, że Samsungi Galaxy S20 będą dokładnie takie, jak za chwilę Wam powiem. Zaczniemy od najważniejszego i pewnie tutaj część osób myśli, no specyfikacja, a gdzie? To nikogo nie interesuje, więc powiemy o tym później. Najważniejszy jest oczywiście wygląd, bo smartfona trzeba pokazać, że mamy najnowszy, najfajniejszy i tak dalej. Więc Samsung Galaxy S20 w absolutnie każdej wersji prezentuje się według przecieków no zjawiskowo, przynajmniej z przodu. No bo mamy taki naprawdę bezramkowy ekran, który się wylewa wręcz z obudowy, z góry, z dołu, z boków. No i oczywiście mamy tutaj do czynienia z ekranem OLEDowym, który będzie miał piękne barwy, na którym będzie wszystko pięknie widać. Ale ten ekran nie jest perfekcyjny, ponieważ on nie jest cały. On ma dziurę. Ma dziurę na aparat, ta dziura znajduje się z góry, po środku, tak jak w Samsungach Galaxy Note 10. I ten aparat będzie tak wyglądał zarówno w S20, w S20 Plus oraz w S20 Ultra. Jeżeli chodzi o pozostałe aspekty ekranów, no to Samsung Galaxy S20 będzie miał wyświetlacz 6,2 cala, Samsung Galaxy S20 Plus 6,7 cala, zaś Samsung Galaxy S20 Ultra aż 6,9 cala to będzie prawdziwe monstrum. Wszystkie te ekrany mają rozdzielczość 3200x1440 pikseli oraz mają częstotliwość odświeżania 120 Hz, jednak prawdopodobnie nie będzie można włączyć tego najszybszego odświeżania przy najwyższej rozdzielczości. Trzeba będzie w ustawieniach zmniejszyć rozdzielczość na trochę mniejszą, zapewne Full HD albo coś takiego i wtedy to lepsze odświeżanie będzie można odpalić. Od użytkownika będzie zależeć, z którego rozwiązania skorzysta, no i ja chyba wybrałbym tą właśnie częstotliwość, bo ona robi wrażenie już na pierwszy rzut oka. Niespodzianką może być za to kształt ekranów, bo przyzwyczailiśmy się trochę do tego, że Samsungi, zwłaszcza te topowe, mają taki ekran zaokrąglony. Przynajmniej kiedyś miały, a w tym roku ekran ma być płaski, a zaokrąglone ma być tylko szkło, czyli zostanie zastosowane tylko takie szkło 2,5D. I tak ma być w przypadku Samsunga Galaxy S20 Ultra. Tak wynika z renderów, które wyciekły, a jeżeli chodzi o Samsunga Galaxy S20 oraz wersję Plus, no to jeszcze nie wiemy, jak to będzie wyglądać, ale możemy spodziewać się, że skoro w najlepszym smartfonie, w najbardziej topowej wersji ten ekran nie jest taki w pełni zaokrąglony, to w tańszych również nie będzie. Nie wiem, kto chce powiedzieć, że z tyłu liceum, z przodu muzeum, a tutaj jest odwrotnie. Kiedyś, kiedy przed nami szła koleżanka i wydawała się całkiem atrakcyjna, ale po bliższym zapoznaniu okazywała się jednak niezbyt ładna, to mówiło się, że z tyłu liceum, a z przodu muzeum. No to w przypadku Samsunga Galaxy S20 jest odwrotnie, bo z przodu prezentuje się pięknie, a z tyłu to szkoda gadać, naprawdę, szkoda słów.
No bo mamy tutaj wyspę i w przypadku Huawei Mate 20 Pro, kiedy ona była na środku, to wyglądała spoko. Później podobna wyspa wylądowała w iPhone 11 Pro i moim zdaniem wygląda nieco pokraczniej. Wiem, że w swojej opinii nie jestem odosobniony. No to w Samsungu Galaxy S20 ta wyspa będzie tak szkaradna, że ten telefon wstyd w ogóle będzie położyć na ekranie. Naprawdę, prezentuje się to paskudnie, to jest takie bezmyślne kopiowanie iPhone'a, tylko w taki sposób, że daj przepisać, pracę domową zrobię, żeby wyglądało trochę inaczej. No i wygląda inaczej. Czy lepiej? Nie. Czy gorzej? Nie wiem. Czy ładnie? Na pewno nie. No generalnie wolałem ten stary układ aparatów, kiedy te aparaty tak bardzo nie wyróżniały się z plecków, jak mają wyróżniać się teraz. Mówiliśmy o ekranie, to czas powiedzieć troszkę o dźwięku, ponieważ Samsung Galaxy S20 będzie miał głośniki stereo i to całkiem niezłe, bo wyprodukowane przez AKG albo we współpracy z AKG. Już po poprzednich Samsungach wiemy, że te głośniki są naprawdę fajne, w tym przypadku też tak powinno być. Jeżeli chodzi o inne takie użyteczne funkcje, no to nowe Samsungi będą też wodoszczelne oraz odporne na pył, czyli będą spełniać popularną normę IP68, będzie można się z nimi kąpać, chodzić w deszczu, ewentualnie zabrać na basen. Nie powinno nic się im stać pod wodą, przynajmniej jeżeli nie będą pod tą wodą za długo. A teraz przejdźmy do rzeczy nudniejszych. Ale tylko do tych trochę nudnych, bo powiemy o aparatach. Otóż w Samsungu Galaxy S20 mają znaleźć się z tyłu trzy aparaty. Jak się pewnie domyślacie, to będzie aparat zwykły, 12 megapikseli, będzie aparat szerokokątny, także 12 megapikseli oraz będzie teleobiektyw o rozdzielczości 64 megapiksele. No i ten obiektyw będzie wspierał 3-krotny zoom optyczny oraz 30-krotny zoom cyfrowy. No i dzięki tym aparatom będzie można nagrywać obraz w rozdzielczości 8K przy płynności 30 klatek na sekundę, co oznacza, że zapewne będzie można go nagrywać także w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę albo przy jeszcze większym klatkażu. Jakim? Zobaczymy. Dodatkowo w Samsungu Galaxy S20 Plus ma się znaleźć dodatkowy aparat odpowiedzialny za głębie, czyli takie coś, co znamy już m.in. z Huawei P30 Pro oraz Mate 30 Pro. Z kolei w przypadku Samsunga Galaxy S20 Ultra ten aparat będzie zupełnie inny, bo tutaj mamy do czynienia z rozdzielczościami 108 megapikseli w przypadku zwykłego aparatu, 48 megapikseli w przypadku aparatu tego teleobiektywu oraz 12 megapikseli w przypadku aparatu szerokiego. No i 108 megapikseli. Ktoś powie, no ale to będzie źle działać, bo te piksele będą wtedy bardzo małe i zbierać mało światła. No tak, ale Samsung tutaj wpadł na dobry pomysł, żeby łączyć 9 pikseli w jeden i taki duży piksel już zbiera całkiem dużo światła. Jeżeli chodzi o teleobiektyw, to on będzie miał zoom optyczny aż 10-krotny, a zoom cyfrowy aż 100-krotny, więc to naprawdę robi wrażenie, tego wcześniej nie było. A jeżeli chodzi o aparat szerokokątny, 12 megapikseli, no co tu dużo mówić. Takie jak w innych Samsungach. A jeżeli chodzi o aparat do selfie, to we wszystkich wersjach Samsunga Galaxy S20 będzie on miał rozdzielczość 10 megapikseli oraz będzie w stanie nagrywać wideo w rozdzielczości 4K przy płynności 60 klatek na sekundę. To jest bardzo ciekawe, bo w poprzednich latach Samsung w przynajmniej wyższych modelach promował podwójny przedni aparat po to, żeby fajnie rozmywać tło, a tutaj tego zabrakło. Widocznie ktoś uznał, że ta super jakość to fajne rozmywanie tła w przypadku selfiaków jest po prostu niepotrzebne. Kolejne rozwiązanie, którego zabraknie, to zmienna przysłona, którą znamy z Samsungów Galaxy S9 oraz S10. Widocznie ktoś uznał, że nikt z tego rozwiązania nie korzystał. Był to element mechaniczny, który zapewne też podnosił cenę aparatu smartfona, więc postanowiono Samsunga Galaxy S20 z tego wykastrować. Teraz przejdźmy do wydajności, bo Samsungi Galaxy S20 mają być najszybszymi albo jednymi z najszybszych smartfonów na rynku. Będą działać pod kontrolą, a raczej ich sercem będzie procesor Exynos 990, najnowszy wykonany w technologii 7 nanometrów. I będzie on wspierany przez 12 GB RAMu w przypadku najtańszej wersji Samsunga Galaxy S20 oraz S20 Plus, zaś w przypadku Samsunga Galaxy S20 Ultra pamięci RAM ma być aż 16 GB. Wszystkie wersje smartfonu mają być dostępne ze 128 GB pamięci w wersji bazowej
i jakie inne wersje pamięci będą, tego nie wiemy. Wiadomo tylko, że Samsung Galaxy S20 Ultra, ten najdroższy, ma mieć aż 512 GB pamięci w takim wariancie premium. A jeżeli komuś tej pamięci w dowolnej wersji Samsunga będzie za mało, to będzie mógł ją rozszerzyć za pomocą karty microSD o maksymalnej pojemności 1 TB. Nowe Samsungi nie powinny też nikogo zawieść, jeżeli chodzi o czas pracy bez ładowania, no bo najmniejszy Galaxy S20 będzie miał akumulator o pojemności 4000 mAh, większy S20 Plus 4500 mAh, zaś największa wersja Ultra 5000 mAh. Nic nie powiedziano na temat obecności szybkiego ładowania albo ładowania bezprzewodowego, ale bardzo zdziwiłbym się, gdyby nie było tych rozwiązań. Powiem więcej, będzie nie tylko szybkie ładowanie, nie tylko ładowanie bezprzewodowe, ale też szybkie ładowanie bezprzewodowe, bo to obecnie jest standard. I na początku filmu mówiłem, że Samsung Galaxy S20 będzie dostępny nawet w 4 wariantach. No i to się bierze stąd, że poza Samsungiem Galaxy S20, S20 Plus oraz S20 Ultra będzie też S20, ale bez 5G, bo te wszystkie smartfony, o których mówiłem, będą obsługiwać łączność 5G. Oprócz tego ma się pojawić także tańsza wersja Samsunga Galaxy S20, tego bazowego, która będzie mieć po prostu modem LTE. I jej cena wyniesie 899 euro. I ktoś powie, że to dużo i będzie miał rację. No ale spójrzcie na resztę cen. No bo Samsung Galaxy S20 5G, czyli ten standardowy powiedzmy, ma kosztować 999 euro, ten Samsung Galaxy S20 Plus aż 1099 euro, a Samsung Galaxy S20 Ultra, jeżeli stoicie, to usiądźcie, aż 1349 euro, więc mówimy tutaj o naprawdę niebagatelnych sumach. I to wszystko, co mieliśmy do powiedzenia na temat Samsungów Galaxy S20, ale jeszcze nie wyłączajcie tego filmu, bo to nie koniec. Oczywiście jedziemy na premierę tych smartfonów, obejrzymy te smartfony. Tam podobno na nas czeka niespodzianka i my wiemy, co będzie tą niespodzianką. Otóż to będzie Samsung Galaxy Z Flip. No i zastanawiacie się, a co to jest ten Samsung Galaxy Z Flip? Widzieliście tą nową Motorola Razr? To będzie Motorola Razr, tylko nie Razr i nie Motorola, tylko Samsung Galaxy Z Flip. I to będzie taki właśnie flip. I w tym ma być ciekawe to, że nie będzie folii, więc nie będzie nic tutaj wystawać, ani się szybko rysować, tylko ma być szkło, jakieś elastyczne. Ale jak się uda to zrobić, nie wiemy. Zobaczymy na miejscu. A póki co napiszcie, co sądzicie o tych nowych Samsungach Galaxy S20. W komentarzach dajcie znać, chętnie to poczytam. Poza tym łapka w górę, jak się podobało. Łapka w dół, jak się nie podobało, tylko jak film się nie podobał, a nie te telefony, nie mamy na to wpływu, zrozumcie. A poza tym, no co, śledźcie nas na Instagramie, śledźcie mój fanpage Kosiński Testuje, czytajcie Spidersweb, dobrze się odżywiajcie, dużo śpijcie, no i dbajcie o siebie, cześć.